Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, zanim sobie, znaczy jutro albo pojutrze sobie posłuchamy dalej Pastora Węgrzyka, mówię na pewno pojutrze, bo pewnie jutro się rozpiszą protestantki i rozmówią o wszystkich świętych, ale to zostawmy. Moi drodzy, fragment, który czyta Pastor Węgrzyk, i komentarze do tych fragmentów słuchaliśmy wczoraj i przedwczoraj, prawda? Jeżeli się przyjrzeć tym fragmentom i spojrzeć na nie w całości listów do Tymoteusza, to wychodzi prawda rzymskokatolicka. Moi drodzy, już chyba nieraz to mówiłem, to powtórzę, że śmieszy mnie bardzo to, że protestanci właśnie w swych naukach czytają rzymskokatolickie teksty i myślą, że są protestanckie. Prawda? Czyli takie tanie, nawet to nawet nie jest tania chińszczyzna, to jest kopia taniej chińszczyzny. To jest bardzo słabiutka kopia chińszczyzny. Nawet nie chińszczyzna. Chińszczyzna to jest full wypas przy protestantyzmie. To jest kopia. Tania kopia taniej chińszczyzny. Moi drodzy, przeczytamy sobie ten fragment, który komentuje pastor Węgrzyk, a następnie spojrzymy sobie w szerszym kontekście na ten fragment i wyjdzie to, co wyjdzie, czyli to, że protestantyzm jak się ma do Słowa Bożego. Dobrze, to jest, moi drodzy, to, co pastor Węgrzyk czyta i tam rozważa, to jest pierwszy list do Tymoteusza 6:3-4. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Zobaczmy, jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana Jezusa Chrystusa oraz nauki, tak? Zgodnej z pobożnością. No i tutaj oczywiście pastor Węgrzyk, żeśmy słuchali, jak tam później dalej mówi, chodzi o Słowo Boże. Tak? Chodzi o Słowo Boże. Czy faktycznie jest tak, jak pastor Węgrzyk mówi, że sobie czytam i głoszę Słowo Boże? Moi drodzy, zobaczmy sobie już tutaj. Święty Paweł uczy Tymoteusza. Już tutaj można na wstępie, zanim sobie przejdziemy do innych fragmentów, zadać pytanie pastorowi Węgrzykowi. Pastorze Węgrzyku, kto cię poucza? Kto poucza pastorów w protestantyzmie? Bo tutaj biskupa Efezu Tymoteusza poucza apostoł Paweł. Zobaczmy sobie, moi drodzy, drugi list do Tymoteusza. Jaki to jest właśnie napisane, święty Paweł. Zdrowe zasady, uważajcie, zdrowe zasady. To jest 1:13. Któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Zobaczmy, moi drodzy, jak tutaj wchodzimy po prostu w rzymskokatolicką rzeczywistość Kościoła. Zdrowej zasady, któreś posłyszał ode mnie. Pastorze Węgrzyku, od kogo posłyszałeś zdrowe zasady? O, ze Słowa Bożego, Słowo Boże. Hola, hola. Święty Tymoteusz otrzymuje zdrowe zasady od świętego Pawła.
Strzeż depozytu wiary z pomocą Ducha Świętego. Zobaczmy, moi drodzy, powoływanie się na listy świętego Pawła do Tymoteusza, żeby udowodnić protestanckie sola scriptura, jest po prostu już na starcie spalone. Dlaczego? Bo święty Paweł uczy Tymoteusza, daje konkretne zalecenia, nakazuje ich zastrzegać, przestrzegać. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał bez uprzedzeń. A więc zobaczmy, jaki tu jest potężny autorytet apostolski. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa, abyś przestrzegał. Czego? Zdrowych nauk, któreś posłyszał ode mnie. A więc zobaczmy, jeżeli się spojrzy na pierwszy, na drugi list do Tymoteusza, bo to zaklinam cię wobec Boga, to jest 5 rozdział, prawda? A tutaj o zdrowych naukach to jest 1 rozdział 2 listu. Prawda? Jak pokazują nam tutaj ścisłą relację między głoszeniem Ewangelii, przekazywaniem jej a Słowem Bożym. Czyli zobaczmy, dla świętego Tymoteusza, dla biskupa Efezu, punktem odniesienia w zdrowej nauce nie jest to sola scriptura. Nie, zdrowe zasady, które posłyszał od świętego Pawła. A więc święty Tymoteusz, owszem, głosił Ewangelię, jak najbardziej. Głosił Ewangelię. Ale jaką nauczył go święty Paweł? Według nauki wykładni apostolskiej, apostoła świętego Pawła, który, jak mówi w liście do Koryntian, Chrystus przeze mnie przemawia. A więc zobaczmy, święty Paweł nie pisze do Tymoteusza. To jest właśnie to, gdyby była sola scriptura listy świętego Pawła do Tytusa, do Tymoteusza, do Filemona, można by było sobie po prostu, no właśnie, byłyby tyle warte, co nic. Co najwyżej mógłbym napisać, pamiętaj, bracie, sola scriptura, czytaj Pismo Święte i co tam se zrozumiesz, to głośnie. I na tym powinien skończyć. Natomiast te listy to jest niby taka oczywista oczywistość, a jednak no właśnie, ci, którzy nie chcą widzieć, to i nie widzą, ale ta rzeczywistość jest katolicka. No zobaczmy, święci Tymoteusz, Tytus, Filemon otrzymują pouczenie od świętego Pawła. Pytam się. Od kogo Luther, Calvin, Zwingli, Wesley, Parham otrzymali pouczenia? Od kogo cały protestantyzm, te wszystkie denominacje otrzymują pouczenia? Słowo Boże! Słowo Boże, no to święty Paweł, święty Tymoteusz był źle uczony, bo był uczony przez świętego Pawła, tak? Albo święty Paweł złamał zasadę sola scriptura, bo powinien powiedzieć Tymoteuszowi jeszcze raz. Ty, chłopie, weź se Pismo Święte i poczytaj. Owszem, mówi do Tymoteusza, czytaj, tak? O, widzisz, sola scriptura, tak? Nie, tam nie ma sola scriptura. Bo pisze, nie? Gdzieś tutaj mówię, o, to jest 4:13 do czasu, a przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania nauki. O, widzisz, ma czytać. Tak, ma czytać. Ale święty Paweł, pisząc mu o czytaniu, mówi, przestrzegaj, coś ci przekazał, coś posłyszał ode mnie. I głoś, zachowaj to, coś posłyszał ode mnie. Zaklinam cię wobec Boga. A więc zobaczmy autorytet świętego Pawła i popatrzmy na autorytety pastorków. My się mogę mylić, jak się nie zgadzać, iść do innego kościoła. Jaki pastor tam powie, zaklinam cię, że masz przestrzegać wobec Boga to, coś posłyszał ode mnie? Który tak powie? Żaden.
A święty Paweł czemu tak mówi? Bo Chrystus przez niego przemawia. Autorytet jest. A pastorki co mają? Taki autorytet, że... No właśnie. Mają autorytet w braku autorytetu. W tym mają autorytet, tak. Autorytet w głupotach, tak. Bo już troszkę pomyślunku. Święty Paweł pisze do Tymoteusza i nakazuje mu przestrzegać tego, co posłyszał ode mnie. Już to jest katolickie. Już to wysadza protestantyzm i te ich sola scriptura w kosmiczne rowy. Jeszcze raz, po raz trzeci czy czwarty. Święty Paweł nie pisze do Tymoteusza. Ty, słuchaj, poczytaj sobie Pismo Święte i tam, jak się Duch Święty oświeci, to sobie głoś. Nie. Dostaje wytyczne i w podobnym tonie pisze do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział 1-4, tak? Będziecie zbawieni przez Ewangelię, warunek, jeśli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. A więc Ewangelia jest zbawcza, ale tak, jak jest rozkazana, by była zachowywana. Czyli wypełnienie słów Chrystusa, nakazu Chrystusa, idźcie i nauczajcie ich, głoście i nauczajcie zachowywać wszystko to, co wam powiedziałem. I dlatego święty Paweł w odniesieniu do tych słów mówi, będziecie zbawieni przez Ewangelię, warunek, jeśli ją zachowacie, tak jak wam rozkazałem, tak jak was nauczyłem. I w podobnym tonie pisze do świętego Pawła. Zachowuj to. I później pisze w czwartym rozdziale, uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich, to bowiem czyniąc siebie samego zbawisz i tych, którzy cię słuchają. A więc zbawienie przez co przychodzi? Przez zachowywanie nauki otrzymanej od świętego Pawła, przez przestrzeganie tej nauki i przez głoszenie tej nauki, która jest konfrontowana sola scriptura? Nie, z zasadami głoszonymi przez Kościół, przez, inaczej mówiąc, przez Urząd Apostolski, bo święty Paweł był apostołem. I miał władzę jako apostoł zaklinać przed Bogiem, aby przestrzegać tego, co... Jeszcze raz. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał bez uprzedzeń. Pastorku Węgrzyku, kochany, kto cię zaklął przed Bogiem, abyś przestrzegał tego, coś otrzymał? Jaka osoba, konkretna, fizyczna osoba, bo świętego Tymoteusza zaklinał święty Paweł. A was kto tam zaklina? Pastorki? Jak się mogą mylić? Jesteście naprawdę... protestantami. Weźmiecie sobie dwa werseciki, próbujecie je tam rozciągać jak starą, wyciągniętą, zużytą gumę od kaleson, ale tak naprawdę wchodzicie na minę. Już to nieraz mówię, że protestanci czasami wchodzą na, komentują fragmenty biblijne, które tak naprawdę są rzymskokatolickie. Zresztą no, całe Słowo Boże jest rzymskokatolickie, tak? Ale w niektórych miejscach to po prostu wchodzą stricte na miny przeciwpancerne. Bo jeszcze tam, o tak, Bóg umiłował świat, no to tam i jakieś wodoleństwo do tego dorobić. Może być jeszcze tak trochę tam jakieś pozory protestanckie, nie? Ale niektóre fragmenty są stricte rzymskokatolickie, ale próbują tam robić szpagaty na drutach kolczastych, żeby zrobić z nich protestanckie, nie? A więc reasumując, list świętego Pawła do Tymoteusza już to wysadza protestantyzm. Dlaczego? To jeszcze raz. Bo święty Paweł przekazuje za zdrowe zasady. Jakie są zdrowe zasady w protestantyzmie przekazane przez kogoś? Albo inaczej,
przez kogo są w protestantyzmie przekazywane zdrowe zasady? Sola scriptura, Słowo Boże. Święty Paweł nie był Słowem Bożym. Święty Paweł był głosicielem Słowa Bożego, tak? Ale Święty Paweł miał urząd nauczyciela. 12 rozdział listu do Rzymian. Święty Paweł piastował urząd apostolski. 1 rozdział listu do Rzymian. I tego nikt nie zaprzeczy, bo to jest w Słowie Bożym. Kto was słucha, mnie słucha. Idźcie, głoście i nauczajcie. A więc święty Paweł nauczał w autorytecie Chrystusa. Sam Chrystus przez świętego Pawła nauczał, dlatego miał władzę i autorytet zaklinać i zobowiązywać ludzi do zachowywania Ewangelii tak, jak on rozkazał, tak, jak on nauczył. A nie sola scriptura, co sobie tam wymyślisz, bracie, to jest od Ducha Świętego, później sobie szukaj garażu, z którym się będziesz zgadzał. Brednie. Brednie. No ale cóż, taki jest protestantyzm. Protestantyzm to ignorancja. Pozdrawiam.